Ogniwo Peltiera to kawał ciekawej technologii, która często wykorzystywana jest m.in. w podręcznych lodówkach czy zamrażarkach. Sam moduł składa się z dwóch równoległych ceramicznych płytek i półprzewodników. Po podłączeniu takiego ogniwa jedna strona modułu szybko staje się zimna, a druga bardzo ciepła. Zawdzięczamy to wszystko efektowi Peltiera. Właśnie dlatego wiele osób próbowało wykorzystać ogniwo Peltiera do chłodzenia procesora. Problemem takiego rozwiązania jest duża ilość wydzielanego ciepła, z którym trzeba sobie poradzić, oraz pobór mocy takiego ogniwa. Mój moduł pracuje przy napięciu 12V, pobierając przy tym około 70W. Pierwsze, czego spróbowałem, to właśnie montaż bezpośrednio na rdzeniu procesora zimnej strony ogniwa, a do schłodzenia ciepłej strony ogniwa wykorzystałem wtedy boksowy cooler Intela. Wyniki były dość słabe. Po chwili od włączenia obciążenia procesor po prostu zaczął się przygrzewać. Potem spróbowałem nawet tego samego, ale z większym chłodzeniem na ciepłej stronie modułu, jednak nie przyniosło to skutku. Dlatego zacząłem się zastanawiać, jakby wykorzystać jedno z takich ogniw, aby zbić temperatury procesora. Najpierw wykonałem prosty eksperyment, aby sprawdzić, czy ogniwo Peltiera będzie w stanie schłodzić wodę. A więc przyłożyłem zimną stronę modułu do podstawy aluminiowego pojemnika, a ciepłą stronę położyłem na dużym radiatorze z zamontowanym wentylatorem. Następnie wlałem do środka nieco wody i upewniłem się, że zaczynam pomiar przy temperaturze wody wynoszącej około 26 stopni. Następnie sprawdziłem, jak ta temperatura zmieni się w przeciągu 10 minut. Później wykonałem tak naprawdę to samo, ale bez ogniwa. Wyniki pokazały, że w przypadku użycia ogniwa Peltiera temperatura spadła o trochę ponad 2 stopnie, a bez ogniwa w tym samym czasie o jedyne 0,8 stopnia. Wyniki tego testu skusiły mnie do zbudowania tego nietypowego chłodzenia wodnego. Klasycznie wykorzystałem tani blok oraz pompę, a tam, gdzie normalnie byłby radiator, postawiłem aluminiowy pojemnik wypełniony wodą z podpiętym od dołu ogniwem Peltiera. A więc jak poradziło sobie to nietypowe chłodzenie? Sprawdźcie sami. W porównaniu do tego, gdybym nie zamontował ogniwa Peltiera na dole pojemnika, temperatury z modułem były niższe o te 2 stopnie. Temperatura wody po wykonaniu testu też była nieco niższa, mimo że oba testy zaczynały się od mniej więcej tej samej temperatury cieczy. Pokazuje to, że ogniwo, choć słabe, było w stanie skutecznie obniżyć temperaturę wody, a przy tym samego procesora. Szczerze mówiąc, mimo że ogniwo Peltiera jest czymś ciekawym, niezbyt warto w to wszystko wchodzić. Nie dość, że musimy liczyć się z ciepłem generowanym przez moduł, to jeszcze dochodzi do tego duży, a w przypadku niektórych modułów masywny pobór mocy. Dodatkowo przy mocniejszych modułach możemy nabawić się problemów z kondensacją z racji na właśnie różnicę temperatur. Jeśli macie jeszcze jakieś inne pomysły na wykorzystanie ogniwa Peltiera, to koniecznie napiszcie je w komentarzach. Ja dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.